W dzisiejszym odcinku pokażemy ruchy, jakie były dzisiaj na giełdzie Bitcoin oraz Ethereum, a także nieustraszony Chainlink. Okej, okay? Powiemy też o tym, jak XRP, czyli Ripple, wytacza ciężkie działa przeciwko YouTube oraz już oficjalnie, bez ceregieli, mówi się o tym, że w Polsce następuje zwolnienie. I powiemy oczywiście to, co mówiliśmy od półtorej roku, no może od pół roku, jak to wszystko będzie widoczne. Więc jeżeli myślicie, że to Was dotyczy, no bo w sumie tak, lepiej oglądnijcie tę wiadomość. Boom, boom, boomer! Cześć, ja nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto, wszystko co powiem jest tutaj moim zdaniem, więc zaczynamy. Więc co dzisiaj powie Krypto Maciek? W tej chwili spójrzmy sobie na Bitcoina, to jest bardzo dobre w tej chwili tutaj pokazanie tego wszystkiego. Mamy oderwanie od tutaj w tej 50, czyli bardzo ładnie świeca tutaj się zamknęła ta niezdecydowana. Jeżeli tutaj teraz zostanie zamknięta ta świeca na takim plusie, to spójrzcie jaka to jest formacja, ok? Ta formacja to jest Rising Star. Formacja Rising Star, zaraz sobie zobaczymy, proszę bardzo. Morning Star, przepraszam, Rising Star. Morning Star. Proszę bardzo, widzicie? To jest formacja właśnie Morning Star. Czyli tak zwane odwrócenie trendu. Czyli tutaj to by skutkowało o tym, że mieliśmy taki ładny retest tutaj. Zobaczcie na tym swingu. Swing to jest poprzedni opór. Poprzedni opór staje się teraz supportem. Czyli tutaj mieliśmy taki opór, ta cena nie mogła wyjść. Bum, wyszła. I w tej chwili retestuje to. Zobaczcie tutaj. Wyszła. Może na żółto będzie lepiej. O, wyszła. I retestuje to na tej linii, widzicie? I bum, zobaczymy jak to będzie, jak się zamknie powyżej, to ta formacja wtedy będzie walidowana, to znaczy będzie uznana. To jest bardzo dobry znak. No i dzisiaj pokażę ruch na, tutaj musimy przebić właśnie się przez ten zasięg 7500, jednak zobaczcie ile mamy amunicji, CHOP Index, ktoś mnie zapytał co to jest CHOP Index, to jest miara ruchu nieliniowego, to jak cena fluktuuje, na przykład ma jakieś ruchy, no to nie ma tego ruchu liniowego, tak zwanego pion po prostu. To jest ruch liniowy, pion. To jest ruch oczywiście nieliniowy. I w miarę jak ten ruch nieliniowy rośnie, no to jest jakby współczynnik do tego też dobrany. Po jakimś tam ruchu, te studia, co tutaj jest zrobione, ta praca badawcza mówi, że musi nastąpić ruch liniowy w którąś stronę. Nie, że zawsze do góry. Pamiętajcie, nie zawsze do góry. Dzisiaj chciałbym jeszcze pokazać Ethereum, gdyż ładnie sobie Ethereum ustawiłem przed wyjściem i niestety Bybit mnie wylogował, zalogowałem się, syn mnie zagadał, żebym coś zobaczył na hoverboardzie i zaraz Wam pokażę, jak akcja aż sobie pluje w brodę. No ale cóż, więc miałem taki setup tutaj zrobiony, bardzo ładnie. To jest Ethereum. Tutaj też będzie Ethereum. Zaraz. No, proszę bardzo, tu jest godzinówka. OK, ja powyłączam może wszystkie przeszkadzajki, żebyśmy tak zobaczyli tutaj to dobrze. O, i tutaj, a tutaj zostawimy sobie 15 minutówkę. No i tak, teraz to włączę i spójrzcie, tutaj właśnie formował nam się taki trójkąt i tu miałem to wyrysowane. Tutaj tylko wyłączyłem ten trójkąt w tej chwili, o, w tym miejscu. I już miałem tutaj wejść na tej energii, zobaczcie, ona się zbierała, czekałem tylko, aż będzie to właśnie wyprofilowanie. Mieliśmy dosyć dużo energii też na jedynce, w tym miejscu tutaj właśnie. I już wpykałem to wszystko, poszedłem, przychodzę dosłownie, 3 minuty po, patrzę, no pięknie. Już tutaj nie gońcie tych świec, ok? Już nie ma sensu, to jest FOMO, już wtedy właśnie każdy Joe i każdy Kowalski Jan wpadają w to, później jest bieda i tyle. W tej chwili jest dosyć dobre wejście, zobaczcie, tu jest właśnie taki swing,
O, i cena być może będzie w tym range'u oscylować teraz. Musi się troszeczkę odrobić. Jeszcze na 15 właśnie tutaj jest ruch do góry, więc być może właśnie ona tutaj dojdzie, bo jest bardzo taki ruch kumulacyjny. Jednak na jedynce, zobaczcie, już jest tutaj biednie. Nie spodziewałbym się, żeby ten ruch znowu był kontynuowany, ale może być kontynuowany, jeżeli trend będzie bardzo silny. Aby był kontynuowany, musielibyśmy przebić 184.35. Okay? Także tyle, jeśli chodzi o właśnie teraz te ruchy właśnie. Wszystko jest podawane na Telegramie. Dzisiaj niestety nie miałem za bardzo jak dodawać rzeczy, gdyż trochę miałem usterki komputerowe. Padł mi VPN i zanim się pozbierałem w pracy, to troszeczkę musiałem spędzić, więc dzisiaj akurat nie dodawałem tylu właśnie notyfikacji, tych powiadomień. Także no, niestety czasami wyjątki się zdarzają. Złoto. Złoto. Tutaj dałem ten dolny target, tu dałem ten górny target, ok. I złoto wybiło górą w tej chwili, czyli zobaczcie, mamy tutaj taki decoupling złota, bitcoina, ok. I tutaj był spadek właśnie SP500, SP500 malutko tutaj praktycznie tylko troszeczkę się oderwało, ale wszystko inne poszło do góry, więc już powoli zaczyna być znowu stagnacja. Ja wam jeszcze pokażę później, jak właśnie wygląda te właśnie ta zmienność ta. No to więc złoto. Złoto w tej chwili, jeśli zobaczymy sobie na dniówkę, mamy cykl już wzrostowy. Na tygodniówce cały czas jest cykl wzrostowy, więc możemy tradować w tak zwanym kierunku tego swingu teraz. No i w tej chwili dochodzimy tutaj do tej piątki. Ona tutaj była na dole. Ok, wzrosła nam. I zobaczymy, jak się to klaruje na jedynce. Jeszcze może być wzrost do granicy 1737, lecz później oceniałbym, lub do 1725, bo to jest opór, lecz później chciałbym zobaczyć tutaj właśnie tą konsolidację, tak żeby te cykle pospadały na piątce i na jedynce. No i wtedy, jeżeli tak się stanie i cena utrzyma się tutaj w tym rejonie właśnie, no to widzę, że złoto ma szansę atakować już na range 1800. Więc zobaczymy w przeciągu 1 do, ja wiem, 3 dni taki ruch. Srebro. Tutaj, no nie wiem, że się powtarzam, ale no spójrzcie sami. No nic się tu nie zmienia. W tej chwili srebro ma dobry początek, żeby chyba pójść do góry. Tak, zakręca już ten cykl tutaj na dniówce. Tu mamy już dosyć dobrą konsolidację. Więc w tej chwili, jeżeli srebro przebije na początku tą strefę, tutaj zakładam, że może być właśnie teraz taki low gdzieś dotąd, do 14, do 15 równo mniej więcej, tak do 14986, jak był taki low, to by było bardzo, bardzo zdrowo, jednak nie musi on być, nie musi on być i właśnie może być ten tutaj retest. Więc zobaczymy za chwilkę. Jeżeli jednak przebijemy ten próg, tutaj ten ostatni, czyli 15.155, no to raczej będzie to wzrost do 15.30 lub wyżej. Tak właśnie to zakładam. I wtedy to by pasowało w tą ogromną kumulację tutaj. Teraz jeszcze tutaj podam, zobaczcie. Dzisiaj bardzo dobrym przykładem było, gdy właśnie brat do mnie zadzwonił i mówił, że jego dziewczyna pyta się, gdzie można tradować w ten WTI Oil. Można go tradować, znalazłem go na właśnie platformie XTB, więc tutaj możemy zaraz zobaczyć sobie. Więc można ściągnąć taką aplikację, XStation się nazywa, ok, XTB. I tutaj można tradować właśnie na tej platformie, ok, tu się wybiera po prostu asset i można dolewać to, trzeba po prostu przejść weryfikację, wysłać im dowód osobisty lub prawo jazdy i potem dodać swoją kartę i zaksięgować swoją pierwszą właśnie sumę. Także jest to możliwe, link referencyjny podam w opisie, jeżeli moglibyście użyć, byłbym wdzięczny. No i teraz waluty, bardzo szybko. Uwaga, bo euro jest bardzo blisko do ładnego wyjścia, gdzie cel tego wyjścia będzie, właściwie to tutaj mniej więcej jest to wyjście, a cel tego wyjścia będzie na 4,60, to jest euro do PLN, korona, niestety na razie korony nie widzę tutaj, myślę, że korona zresetuje się tutaj do 0,385, to jest do polskiego złotego, w europejskim jest to samo i, znaczy jeszcze raz zobaczymy, w europejskim jest, już jest tutaj park
ale musi wyjść, żeby poszło do góry, musi wyjść przed, w euro, musi wyjść 0,086, w dolarze identycznie, tylko że musi wyjść do 0,093, funt do PLN. Zobaczcie, pięknie odbił się. Jeżeli ta świeca zamknie się w tej pozycji, czyli będzie cena, będzie mniej więcej, będzie w powiedzmy 5,18, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tej chwili ten ruch odbije i wyjdzie powyżej 5,25, gdyż będzie to engulfing pokrywająca świeca, tak, wzór pokrywającej świecy. I zawsze ten wzór jest tuż koło supportu i odwraca on trend, okay? Te dwie świece. Czyli też możemy sobie zobaczyć engulfing. O, engulfing pattern, proszę bardzo. Zobaczcie, świeca pokrywająca jest zaraz koło właśnie supportu. A od góry to jest właśnie czerwona, która pokrywa tą zieloną. Więc tak to wygląda. Tu jest bardzo dobry układ. Dolar do PLN-u. Dodałem to na Telegramie, mniej więcej jak było tutaj 4,21. I tak jak widzicie, kupno retestu na 4,19,7 i już zaczyna nam tutaj zwalniać do 4,19,7. Zobaczcie, tutaj na jedynce powinniśmy zobaczyć cyk spadkowy. Tak, już zaczyna być spadek z energii i wtedy spadki. Więc mniej więcej do tego momentu liczę, bo tu jest taki support, spadnie lub do 4,18. Okay? I potem, jeżeli tak się stanie, to powinno odbić, bo jest bardzo, bardzo dużo pozytywnej energii. Pozytywnej. Jest ruch bardziej skorelowany w górę. Okay? Tutaj mamy euro do USD, to jest taka główna miara. Zobaczcie, dolar wybija za jednego dolara, czyli za jednego dolara będziemy mogli dostać więcej euro, co jakby równoważy tą walutę wtedy. Czyli jest osłabienie euro względem dolara, jeśli tak ktoś powie. Także widać, że europejska gospodarka zaczyna mieć zadyszkę. Okay? Tu już SP500 mówiłem, o Ethereum mówiłem, jeszcze tylko bym chciał powiedzieć o linku. Link bardzo dobrze się tutaj nam składa. Energia na dniówce bardzo rośnie. Na piątce też jest pełna, więc teraz czekam, aż ten cykl tutaj na dniówce się troszeczkę tutaj wypełni. Jednak liczę, że zejdzie tylko i wyłącznie do wartości 53 na stokastik albo 76 i link oderwie się z rzeczywistości i poleci w górę na dolarówce. Dlatego, że bardzo mocno link pnie w górę, ma use case, ma użytkową sprawę, więc teraz bym chciał tylko po prostu małą kumulację w tym miejscu i dopóki nie przebije tych 3,70 mniej więcej tej strefy, to nie będę wchodził, a dopiero później będzie wejście. Lecz pamiętajcie, w tym rejonie tutaj zobaczycie jakiś wzór, nie wiem, albo będzie to po prostu taki trójkąt, co jest charakterystyczny dla linka, zobaczcie tutaj i wybicie, albo będzie na przykład, nie wiem, takie wybicie i po prostu wyjdzie górą, albo będzie po prostu retest i wyjdzie też tutaj do góry, więc pamiętajcie, że zawsze tutaj się coś formowało w linku, ok? Zobaczymy, może to być właśnie head and shoulders teraz, czyli tutaj pójdziemy właśnie tak, tu będzie ten dolny człon, dojdziemy do tego, tutaj do tego 3,70, zretestujemy jeszcze i wtedy będzie jeszcze większe wybicie. Ja tutaj właśnie obserwuję chain linka. Przejdźmy do wiadomości. Tak jak mówiłem, zobaczcie, Ripple, jeden przycisk, Ripple wypuszcza sprawę sądową przeciwko YouTube, gdyż po prostu mówi, że YouTube nic nie robi, jeśli chodzi o właśnie skamy na kryptowalutach i innych rzeczach. I to ma takie dwojakie wiadomości, gdyż już zobaczcie, ile kanałów zostało zbanowanych, dostało te strajki, dostało ostrzeżenia lub bany całkowite. Ludzie, którzy mają po 200 tysięcy różnych subskrybentów, pracowali na to, zdaje na to z 5-7 lat, ciach, poszło, bez żadnego po prostu dziękuję, do widzenia, pa. I to pokazuje, że może to być przetoczyć się w dwie strony, okay? Że teraz jeszcze bardziej będzie wszystko, więc jeżeli oglądacie mój kanał, to proszę dołączyć do Telegrama, to nic was nie kosztuje, jest wszystko za darmo, ja tutaj nie naciągam, nie nabijam licznika, okay? I będziecie mieli być po prostu kontakt, gdyż jeżeli ja zostanę zbanowany, otworzę drugi kanał, kolejny kanał, kanał na Facebooku, kanał na Instagramie, po prostu wszędzie, będzie po prostu taka sieć, no nie zbanują wszystkich przecież kanałów, ok? A jak zbanują, to otworzę gdzie indziej, nie? I tak będzie, ale kontakt wtedy będzie na Telegramie, a z Telegrama gdzieś indziej, jak Telegrama zbanują, to też gdzieś indziej, więc jest to taka dobra opcja. Zobaczcie, Bitcoin
miał swoje tutaj właśnie taką zmienność, volatility się to nazywa. I jak tutaj gdzieś w marcu giełda zaczęła mieć tą zmienność, czyli zaczęła siadać, okay, to Bitcoin cały czas szedł tutaj prosto. Jednak później, tu już widzimy spadek tego, tak jakby taką unormowanie ceny, ale cały czas jesteśmy w tym rising, takim wedge'u, czyli w tym kanale wzrostowym, który charakteryzuje się włamaniem do dołu, więc ta zmienność mogłaby wzrosnąć w tej chwili tutaj i tym samym spowodować wyłamanie, spadek gdzieś do 5-4 tysięcy na Bitcoinie, więc trzeba właśnie sprawdzić, jak to będzie. W tej chwili spada, a pamiętajcie, że co spada, to wyłamuje się do góry. Ok, taka jest zasada. I przejdźmy do wiadomości. Zobaczcie, dzisiaj jest wzrost całkiem niezły. Już Fear and Greed Index poszedł na 19 z 17, więc idziemy do góry. Tutaj mniej więcej, jak jesteśmy gdzieś na 50, no z praktyki wiem, że trzeba zacząć się pozbywać częściowo swoich rzeczy, gdyż wkrótce przejdziemy tutaj i będzie boom po ptokach. Wszystko po prostu będzie wyprzedawane. Jak widzimy, tutaj zaczęło się to w 2018 roku i tutaj nawet dochodziło do 62 i wtedy był masowy spadek. Ale przejdźmy do polskich wiadomości. Wraca wojna, europejski dług. Polska z boku, ale bliżej południa. Zobaczcie. Tu mamy Unię Europejską jako całość, czyli mamy minus 0,6, ok. Tutaj mamy te kraje, które mają nadwyżkę, czyli mają pokrycie, ok. Natomiast tutaj mamy Francję, proszę bardzo. Gdzie ta Francja? Tutaj Francja, minus 3%, czyli już praktycznie zaraz za ostatnią jest Rumunia, ok. Hiszpania, czyli kolejny bankrut, ok. Wielka Brytania tuż przed Brexitem. I tutaj mamy Węgry, Słowacja, Finlandia, Polska. Okay? Czyli Polska jest w tej strefie tutaj nie za bardzo. Zobaczcie, 0,7, kolejny jest 1,1, a wiem, że Polska w tej chwili ma problemy, bo drukuje i robi tą właśnie księgowość, taką kreatywną księgowość, zamienia te długi gdzieś tam, tutaj, coś tam się dzieje, więc ciekawe, czy te dane są prawidłowe. Zobaczymy. Ale mamy tutaj właśnie z drugiej strony pakiet właśnie deficyty sektora finansów publicznych i jak tutaj właśnie jest podane, zaraz to wyłączę, zobaczcie, tutaj 2019 nadwyżką, najwyższą nadwyżką sektora finansów publicznych teoretycznie wykazała Dania, też nie wiem jak Grecja może to wykazywać, skoro Grecja jest bidotą, ale pokazuje ten news to, że jest ogromne jakby zadłużenie, to relacja długu sektora finansów publicznych do PKB. No i tutaj właśnie mamy, proszę bardzo, Grecja jest na pierwszym miejscu, Estonia jest najlepiej sytuowana, Polska no, jest całkiem nieźle, jeśli chodzi o dług publiczny do PKB, tylko tak naprawdę nie wiemy, ile te dane w Polsce są jakby realne w takim zestawieniu. Okay? I tutaj mamy rekordowe załamanie koniunktury gospodarczej. Proszę bardzo, kolejny news właśnie, więc jak odczytaliśmy tamten news, że Polska nieźle stoi, a tutaj mamy właśnie wskaźniki. W kwietniu doszło do najsilniejszego w XXI wieku załamania koniunktury gospodarczej w Polsce. Pogorszenie nastrojów przedsiębiorstw było najmocniejsze w 20-letniej historii danych statystycznych. Więc jak już widzimy taki news i potem mamy to, że Polska całkiem nieźle stoi, to widzicie, jak się to ma do rzeczywistości, rozumiecie? Te dane były za 2019 chyba. Teraz mamy 2020, więc no, sami widzicie, jak pokazane są dane z przeszłości, których już jest za późno. Dlatego zaraz przejdę do kolejnego newsu, a potem pokażę pewną rzecz, która otworzy wam troszeczkę oczy, ok? Płaca minimalna. Kryzys kontra obietnica Kaczyńskiego. No i w tej chwili widzimy, mieliśmy zarabiać po 4000 zł, tak? Ale jeżeli takie coś będzie, to spowoduje dalszy wzrost kosztów, dalszy wzrost bezrobocia, gdyż ludzi nie będzie stać, żeby zatrudniać kogoś za 4 kawałki, prawda? I w tej chwili, zobaczcie, 500+ już jest pod znakiem zapytania. Te 4000 co miesiąc, czy tam nie wiem jak to się nazywa, też już jest pod znakiem zapytania. Ok, to już mamy razy dwa. Później cały ten dobrobyt już jest podobnym, czyli już mamy trzy. Mamy już trzy szanse na to, że będzie bida w Polsce. Ok, i do tego spójrzcie, co dzieje się w waszym środowisku. Ile ludzi u was, na przykład znajomych, straciło pracę? To jest najlepszy czynnik, jaki możecie obserwować, najlepszy wskaźnik, gdyż on wam mówi na bieżąco, jak jest spieprzona cała sytuacja, a nie jakieś dane z wykresów sprzed roku. Ok, więc zawsze patrzcie,
jak to wygląda koło was, bo to są najlepsze dane. Wtedy nikt wam nie będzie mówił, że coś jest źle. Jeżeli żywność drożeje, a ktoś wam powie, nie, to tylko nominalnie. No to jak to, jak to może być? Jak może drożyć? Ja mogę mniej kupić żywności, to dla mnie jest to bardzo ważna informacja, a nie jakiś bełkot, powiedzmy, ekonomiczny, że wszystko jest dobrze, że to poprzez inflację, bla, 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 siła nabywcza, bla, bla. Ja dostaję mniej, czyli moja siła nabywcza jest coraz gorsza, jestem w gorszej pozycji. To jest najważniejsza dla ciebie informacja, a nie jakieś bzdety. I tak samo właśnie cały czas tu powtarzam rzeczy, które są dla was ważne, a nie z punktu widzenia jakiegoś tam samozwańczego eksperta, ktokolwiek tutaj to napisał, czy jakiś tam pierdół, że ktoś dostanie to, a ktoś dostanie tamto, albo budynki kosztowały tyle, a teraz mieszkania kosztują tyle i jeszcze trzeba je remontować, to może można sprzedać. To już jest do bani. Tak samo jak słuchacie też innych youtuberów, którzy nakręcają jeszcze rynek nieruchomości i naganiają w jakby takie rzeczy, które już widzicie, że palą wam się czerwone lampki, a samozwańczy eksperci mówią co innego. Słuchajcie siebie, to co jest widoczne. Jeżeli wasz kolega, sąsiad z boku stracił pracę, ma samochód na kredyt i nie wie, jak to będzie spłacał, to pomyślcie, że pewnie jest milion takich osób jak on. A jeżeli jest tak dużo takich osób, to znaczy, że coś nie będzie tak, jak ktoś mówi, że będzie kolorowo. Prawda? Pamiętajcie zawsze. Czytanie wykresów giełdy da wam ogromną przewagę nad waszymi znajomymi lub ludźmi, z którymi się spotykacie, nawet nie kolegami. Okay? Dam wam bardzo prosty przykład. Weźmy sobie tą ropę, która niedawno właśnie spadła, tą WTI. Zaraz wam pokażę. O, proszę bardzo. Zobaczcie, jak ona na tygodniowym wykresie spadła. Okay? Czyli poszła tutaj do dołu. Wczorajszy filmik pokazuje, jak ona poszła do dołu. I w tej chwili ludzie się mnie pytają, gdzie tradować ten olej. Już teraz jest za późno. Na pewno przeczytali o tym w wiadomościach albo gdzieś na jakichś innych tam, nie wiem, kanałach. To już jest za późno, to już jest game over. Wczoraj trzeba było obstawiać około 12-13, wtedy, a nie dzisiaj. To już jest goodbye, to już jest za późno. Okay? Widać było, kto jest spadała, proszę bardzo, 8-13 godzina. I wtedy trzeba było obstawiać, kupować i jechać. Ja próbowałem, ale nie widziałem właśnie, co jest. Mam XTB, ale nie wyświetliło mi się to w mojej apce. Dopiero później, jak przyszedłem w nawigację i manualnie właśnie w commodities, to wtedy mi się to wyświetliło. Ale tak to, no niestety, to tutaj trochę ciała dałem. Ale no cóż, wiedziałem, że takie coś trzeba zrobić. To jest najważniejsze, prawda? A jeżeli ktoś teraz chce to obstawiać, to już jest za późno. Do widzenia. I właśnie najwięcej ludzi będzie popełniało takie błędy, że usłyszy gdzieś w jakiejś telewizji normalnej, że teraz czas kupować na przykład giełdę, albo teraz czas kupować mieszkania. To już jest koniec. To już wtedy wszyscy wiedzą, że to już jest koniec czasu kupowania mieszkań. Trzeba zrobić odwrotnie. Niestety mamy taką mentalność herd, czyli stadnią, stada, że idziemy razem ze stadem. Pamiętajcie, jeżeli 70% ludzi twierdzi coś tak i podąża w tym kierunku, to nie ma w tym racji. To już jest koniec, już za późno. Trzeba być contrarian, czyli takim jakby przeciwstawnym, drewnem poprzecznym, okay, żeby coś osiągnąć, gdyż wtedy dopiero macie przewagę. I czytając wykresy, będziecie mieli przewagę nad innymi, gdyż będziecie mogli zadbać na przykład o swoje emerytury. Tradując na przykład na, powiedzmy sobie, weźmy sobie Bitcoina, już ostatnie słowa tutaj powiem, nie chcę przedłużyć tego newsa. Tradując sobie tutaj na Bitcoinie, spójrzcie, raz na przykład na pół roku moglibyście sprzedać, kupić swojego Bitcoina tutaj, gdzieś w marcu 2017, jako inwestycję, jakbyście tylko widzieli dołek, ok, tutaj wyrównanie. Moglibyście później, znając już taką technikę tradeową, sprzedać go tutaj, kupić go z powrotem tutaj, no pewnie byście się nie wyrobili, ale gdzieś tutaj, bo to są tygodniowe świece, więc zobaczcie, nawet na dniówce można było to ogarnąć lepiej, ok? I wtedy albo ciągnąć do samego końca, bo już tutaj cena startowała, więc wiedząc, że paraboliczny ruch daje blow off top, moglibyście go sprzedać za 13 albo 16 i następnie, wiedząc, że tu już jest bańka, poczekać, kupić go znowu gdzieś tutaj na dole za 6,5, 6 coś, widząc double top, ok, że tutaj na pewno byście go nie sprzedali, albo gdzieś tutaj, później cena by wzrosła, ale wiedzielibyście, że dopóki nie przekroczy tych 11 tysięcy, to nie ma sensu go tutaj kupować i ciach. I takie swingi właśnie ja będę pokazywał, jak ja to będę robił na kanale. Właśnie zaczęliśmy to robić z Ethereum i część z nas otworzyła właśnie takie pozycje. No i w tej chwili każdy trzyma te pozycje.
i jak Ethereum będzie szło do góry, to w pewnym momencie musi spaść do dołu. Będzie to pokazane właśnie na mniej więcej na CHOP Index, na MACD i na innych indykatorach, na cenie, na poziomach i wtedy mniej więcej można określić, kiedy to spada. I takie przewagi, jakie będziecie mieć, wchodząc w trade, powiedzmy, nie wiem, raz na miesiąc lub raz na 3 miesiące i wychodząc, zarobicie więcej, niż trzymając na przykład jakieś pieniądze na jakichś, nie wiem, innych rzeczach po prostu. Oczywiście wymaga to wiedzy, bo jak nie, to kasa popłynie. Nie daje tutaj żadnej propozycji doradztwa kapitałowego, ani inwestycyjnego, tylko wy sami możecie się tego nauczyć. Tutaj ja tutaj nic nie będę mówił. Ja zawsze mówię na kanale, co ja robię, a nie mówię, co kto inni robi. Ktoś chce, to mnie naśladuje, ktoś bierze moją opinię i już jest od razu lepiej, prawda? Ale są lepsze drogi. Każdy, kto po prostu słucha się normalnych wiadomości z branżowych, z pism i z czegoś, już jest do tyłu. To już jest goodbye, game over. On zasila gotówki innych, ok? Więc jeżeli podobają Wam się takie wiadomości, jeżeli, nie wiem, myślicie, że ten kanał jest troszeczkę inny niż wszystko inne, a ja jestem trochę bardziej odjechany, zostawcie lajka, naskrobcie coś w komentarzu, a najlepiej poszerujcie ten epizod na swoje social media, bo to daje wtedy boost temu wszystkiemu. Więc nie zapomnijcie o Telegramie. Pamiętajcie, w krypto nie ma żadnych gwarancji. Są tylko szanse. Na razie.